Witajcie wszyscy w Kuchni Mariol. Dzisiaj przygotujemy makaron szpinakowy z pomidorkami, parmezanem, czosnkiem, oliwą. Bardzo smaczne, zdrowe i łatwe w przygotowaniu danie. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tego makaronu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Ciasto na makaron przygotuję w termomasterze 2 firmy Kalorii. Tak więc potrzebujemy 100 g świeżego, umytego szpinaku. Jest to szpinak baby. Umieszczamy w misie robota i musimy go dobrze zmielić. Żeby on się dobrze zmielił, ja już tutaj wbiję jedno jajko. I będziemy miksować. Najlepiej na najszybszych obrotach. No i szpinak mamy zmielony. Teraz ważymy sobie mąkę. Ja sobie wagę wyzeruję. 2 szklanki mąki, to jest 415 gram. W sumie 400, wsypujemy do dzbana robota i wyrobimy ciasto. Zamykam wieczko i będę miksować. Ciasto już się zaczyna kleić, tak więc zgarniemy jeszcze do środka ten szpinak. Chwilkę jeszcze wyrobimy ciasto. O, jakie ładne, jaki piękny kolor. Proszę zobaczyć, to będzie pyszny makaron. Dobra, ono już jest wyrobione, ja sobie jeszcze je zagniotę, tak więc przełożymy teraz na stolnicę nasz makaron szpinakowy. Stolnicę posypujemy mąką i lekko wyrabiamy ciasto. Ciasto na makaron po zagnieceniu zostawimy na jakieś 10-15 minut nakryty folią, aby troszkę odpoczął. On będzie bardziej taki plastyczny. Makaron chwilkę odpoczął, on jest taki plastyczny teraz, bardzo ładny. Będziemy go teraz cienko wałkować i pokroimy w takie grubsze paseczki. Ciasto rozwałkowałam sobie na dwa takie cienkie plaski. Teraz je posypię mąką, aby się nie skleiły. Jeszcze troszkę mąki i pokroimy w paseczki. Makaron teraz nadaje się do gotowania lub można go również ususzyć i ugotować, kiedy będzie nam potrzebny. Makaron wrzucamy na osolone wrzątkę i gotujemy około 2-3 minuty. Pomidorki koktajlowe, dowolna ilość, kroimy na mniejsze kawałki. Ja pokroję je na 4. Wkładam ponownie do miski. Do pomidorków dodajemy 2 ząbki czosnku, przyciskamy je przez praskę. Do tego odrobina soli himalajskiej, trochę pieprzu i oliwa z orzechów. Wszystko dokładnie mieszam. Do miseczki wkładamy makaronu tyle, ile zjemy. I jeszcze chwilę pomieszamy. Dodamy teraz parmezan. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Porcję makaronu nakładamy na talerz i podajemy. To jest bardzo proste danie makaronowe i bardzo smaczne. Makaron szpinakowy, mamy pomidorki, parmezan, czosnek. No nic, tylko zajadać. Pyszne, smaczne i zdrowe danie gotowe. Spróbujemy jeszcze makaronu. Ależ on jest pyszny, matko, rewelacja. Jeszcze z tym czosnkiem, oliwą i pomidorkami to normalnie pycha.
Polecam Państwu makaron szpinakowy. Można go podać również z truskawkami, z jakimś koktajlem, z jogurtem. No, z czym tak naprawdę chcecie podać taki makaron lub zapiec. Ja przygotowałam bardzo szybkie danie, czyli pomidorki, parmezan, czosnek, oliwa. Bardzo smacznie, świeżo. No i zdrowo. Polecam takie danie. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.